Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i moi drodzy widzowie. Puchar Świata w szachach 2021 bardzo prestiżowe zawody, które dają przepustkę do y, turnieju pretendentów, y, z którego jest przepustka y, do y, grania w meczu o Mistrzostwo Świata. Oczywiście droga jest bardzo trudna, piekielnie trudna, no ale jest taka możliwość. Mamy partię tutaj y, Jordana van Foresta, zwycięzcę turnieju y, w Holandii, prestiżowego turnieju. Steel, gdzie wygrał, znaczy tak, zwycięzcę. Grał w tym turnieju m.in. Magnus Carlsen, także ścisła człówka światowa, a to właśnie tutaj młody arcymistrz ten turniej wygrał. Jego przeciwnikiem jest nasz polski wspaniały szachista, arcymistrz również. Kacper Piorun, miałem okazję z nim zagrać wielokrotnie, raz nawet na żywo. Bardzo pracowity człowiek, niezwykle waleczny, mówię tutaj o naszym rodaku. Zapraszam serdecznie do partii. Partia naprawdę stoi na dobrym poziomie i ta zaciętość w grze, tutaj naszego Polaka, będzie myślę, że bardzo widoczna. Zapraszam do analizy. E4 tutaj rozpoczął partię Forest, tutaj E5, skoczek. F3 skoczek C6 naturalna sprawa koniec B5 partia hiszpańska mamy tutaj e, mamy tutaj partię hiszpańską e, A6 oczywiście dla osób początkujących przypominam że no oczywiście wybić można skoczka ale nie polecam tu raczej e, trzeba próbować e, grać nieco e, odważniej e, wypro, e, wyprowadzić no dalej e, gońca postawić na A4 tak po prostu skoczek F6 tutaj oczywiście te pionki w centrum niby są atakowane ich nie można e, za bardzo e, brać tak tak Zwyczajnie, że nie zdobędziemy ich tak łatwo, bo właśnie po roszadzie ten pionek no, można to zbić, ale nie jest to jakieś posunięcie, które daje przewagę czarnym, absolutnie. Więc tutaj po prostu Kacper zagrywa posunięcie B5. Ten goniec wrócił sobie na B3 i goniec B7. Tak, po prostu sobie tutaj e, nasz rodak gra. Posunięcie D3, goniec E7 to są naturalne posunięcia. E, Debiutowe, tak teoria też podpowiada. No i teraz taki ruch, myślę, że rzadziej spotykany, w każdym razie ja tutaj widywałem go rzadko. C4, ale Van Forist, tak powinno chyba się wymagać, on gra w szachy tak, stara się mieszać już na samym początku, i taki ruch C4 jest myślę, że rzadkim. Posunięciem został zagrany i może przyprawić na przykład jakieś problemy. Oczywiście jak ktoś nie jest przygotowany, ale nasz polski arcymistrz jest dobrze przygotowany na pewno. I po tym posunięciu jest po prostu roszada, skoczek C3 i wybicie na C4. To jest wszystko dobre. Jasne, że można wybić pionkiem, ale tutaj też gońcem jest w porządku. No i posunięcie D6. Przyznam się szczerze, na przykład w moim stylu nie są to pozycje ani jednym i drugim kolorem, lecz wolałbym grać to białymi. Z tego względu, że trochę prościej się tutaj myślę, że rozwijać, aczkolwiek czarne też mają w porządku grę. Nie podoba mi się tylko ten pionek a który jest pewnego rodzaju słabością, ale to są niuanse na wyższym poziomie. One działają na niższym moim myślę, że nie aż tak bardzo. Posunięcie A3 ze strony tutaj białych no, powoduje to, że goniec ma zawsze szansę ucieczki. Goniec C8. Właśnie moi drodzy, o co chodzi w tym ruchu? Zauważmy, że ten goniec, to jest tylko moje przypuszczenie, tak jak ja sobie to, to rozumuję, goniec b7 oczywiście na diagonali strzela w pionka, który jest po prostu broniony. Szuka lepszej opcji, to są takie chyba też typowe manewry w partii hiszpańskiej, gdzie można przestawiać sobie figury na lepsze pozycje. Chodzi o to, żeby ten goniec stanął na przykład na polu e6. On już będzie wtedy walczył z tym gońcem C4 i e, jak równy z równym, powiedzmy. Czasami ten goniec też na G4 ma fajną opcję. Skoczek D4 to są takie typowe związania, ciekawe rzeczy się mogą zadziać. H3 zostało zagrane. Widzimy, że białe asekuruje i nie pozwala wejść gońcowi na G4. Goniec zatem zagrywa na E6. No i białe tutaj mogłyby na przykład sobie spokojnie rozwinąć kolejną figurę, i byłoby to chyba w porządku zagranie. Tak mi się wydaje, lecz skoczek D5 został zegrane. No sprytnie. Jeżeli skoczek wybija, to mamy piękne widły, figura więcej i partia by była wygrana. Oczywiście to jest zbyt proste. I tak tutaj czarne w to nie wpadają. Oczywiście to jest naturalna sprawa. Skoczek tutaj zagrał na A5. No tak, próbuję tego gońca z C4 wygonić, no lecz mamy zawsze wtrącone posunięcia i tutaj w partii zostało zbite na F6. Niektórzy pewnie spytają, a dlaczego białe na przykład tutaj nie wybiły gońca, no bo para gońców, wybijamy gońca i jest fajnie. Zobaczmy. Po wybiciu oczywiście Hetman wybija i tak naprawdę ten goniec też zostanie wymieniony, więc tutaj po takich wybiciach ta pozycja jest oczywiście taka może przyjemniejsza troszkę dla białych, aczkolwiek ja tutaj bym Powiedział, że jest około równości. Może bym się skłaniał ku czarnym z tego, z tego względu, że czasami ten skoczek na B3 może fajną placówkę zająć, wieża B8. No takie plany, wiecie, można stosować. Czasami C5 skoczka przerzucić na C6, na D4, są ciekawe rzeczy. Czarne myślę, że nie mają tutaj żadnych problemów. W partii zatem skoczek został wymieniony. Goniec na F6 i widzimy, że ten goniec no za bardzo nie ma takiej aktywnej gry w tym momencie. Goniec na E6, pionek na E6. Zdwojone piony w centrum nie zawsze muszą być słabościami, to jest kwestia konkretnej pozycji. I białe sobie teraz zagrywają gońcem na D2. Atak na skoczka, coś ze skoczkiem trzeba zrobić. No i pytanie, co yy, i gdzie z nim zagrać? Właśnie problem ze skoczkami może być taki, znaczy, czy nie problem, tylko zagwozdka może w ten sposób. Jak nam atakują skoczka, to trzeba nim e, uciec na takie miejsce, żeby w następnym ruchu się odbić i e, mieć fajną placówkę. No i właśnie pytanie, czy iść na B7, czy iść na C6. No dużo może no, można tutaj powiedzieć na ten temat, na pewno. Kacper wybiera posunięcie skoczek B7. No, ciekawy jestem, czy też taki ruch e, tutaj braliście pod uwagę. Ten skoczek już ma opcję wybicia się na C5. E, może na A4 w przyszłości e, zawsze jakieś e, opcje manewrów. Istnieją. Jeżeli by było zagrane na przykład B4, to czasami jest ruch A5, który gryzie. E, tutaj Hetman zagrał na B3. No Dziwne posunięcie, bo i tak skoczek idzie na C5 wstępem, ale ten Hetman idzie potem na C4, więc już nie wygląda to dziwnie, a raczej dobrze, Hetman C4 czuje się tu bardzo, e, bardzo dobrze. Grozi ruch B4 z wzięciem pionka, więc Hetman D7 zagrać należy. B4 zostało zagrane i skoczek A4. Zobaczcie, że ten skoczek. Z pola A5 przestawił się dosyć sprytnie na pole A4. Znowu skoczek na bandzie. Aczkolwiek ten skoczek znowu ma fajne odbicie. Czasami tutaj na B2 może zaszkodzić, a też na B6 placówka jest, myślę, że niczego sobie. Wieża zagrała z F na C1. Tu oczywiście białe się nie boją takiego zagrania, bo to jest jedno, jednorazowy strzał na Hetmana. Ten Hetman sobie odchodzi i, i skoczek znowu musi wrócić na to samo miejsce, więc tu się nic nie dzieje. I teraz Kacper Piorun zagrywa C5. Walczy. On walczy, to jest fighter. Mi się bardzo jego gra. One, ta gra jest po prostu jest bardzo solidna i nawet Kacper w beznadziejnych sytuacjach potrafi próbować zamieszać tak żeby przeciwnika jeszcze gdzieś tam oszukiwać oszukać w pozytywnym słowa tego znaczeniu gdzieś tam uzyskać remis przewagę wygraną no w każdym razie szachy w szachach do końca trzeba uważać do samego końca goniec zagrywa na e3 Okej, okay. no i teraz na przykład mi się narzuca taki ruch pod tytułem wieża z F na C8, aby no tutaj bronić, wzmocnić i wyczekiwać na ruch przeciwnika. Goniec F6 mi się bardzo nie podoba, no ale... Kacper ma inne plany, moi drodzy, i tu widać waleczność naszego polskiego arcymistrza D5. Idzie na ostro. Nie jest to najlepszy ruch jednak. On w zasadzie osłabia punkt C5. Tak mi się wydaje, że to nie jest najlepsze zagranie. Hetman zagrywa na A2, niby pasywnie, ale ta pozycja u białych zaczyna się robić bardzo dobra. To znaczy, tak powiem w ten sposób. Te pionki wyglądają dobrze. I solidnie, i nadal wieża z F na C8 mogłoby, mogłoby tutaj zagrać, i walka trwa dalej. Lecz D4 mi się troszkę ruch nie podoba. Z tego względu, że te pionki stoją na czarnych polach i goniec musi po prostu bronić piona z E5, a ten broni D4. No i goniec zagrywa na D2 w tej sytuacji. Teraz wieża z F na C8, i zobaczcie, strategiczna różnica tutaj jest taka, że. Goniec na polu D2 jest czarnopolowy, a pionki stoją na białych polach w centrum. I to jest takie kluczowe, bo na przykład jakbyśmy zdjęli tu wszystkie figury i zostawili po gońcu, no to teoretycznie mógłby być to oczywiście remis, ale białe mają szansę atakować te pionki i ja często powtarzam, jak są takie przykłady, na czym to polega tak, żeby sobie utrwalić. Moi drodzy, po tym posunięciu wieża zagrała na C4 i pionek po prostu wybił, wieża na C8 się uprościła. To są wszystko dobre zagrania. Hetman wybił, pilnuje cały czas na E6 pionek wybił. No właśnie. I teraz ta słabość tutaj jest no jest taka powiedzmy z takim małym utrudnieniem, ale skoczek wskakuje na C3 i wydawałoby się że Kacper przejął inicjatywę, tak to przynajmniej wydaje mi się wizualnie wygląda, e, bo mm, na przykład jakby tutaj goniec wybił, no to pionek wybija pionek wolny, ale czy ten pionek robi karierę? No nie bardzo niestety e, Hetman sam sobie nie poradzi, goniec wyłączony jest z gry, więc to nie jest takie proste. Białe tutaj zagrały Hetmanem na B3, lecz można by było zagrać chyba trochę lepiej, e, tak mi się wydaje Arcymiś tego pokroju raczej powinien znaleźć taki ruch Hetman A5 nie jest to nic nadzwyczajnego, to jest po prostu atak na pionka Hetman B8 z obroną I teraz na przykład po wybiciu Jest wieża C1 i tak naprawdę nie wiadomo Jak bronić tego pionka i tego pionka Zwyczajnie po prostu chyba Zbijamy na C3 i strategicznie Pozycja powinna być No Magnus Carlsen tutaj by myślę, że Wygrał partię białymi bez żadnych problemów No cóż W partii jednak nastąpił Hetman B3 Hetman zagrał na C6, no troszeczkę zawsze wyżej I król H2 o co chodzi z królem H2? Otóż król uciekł sobie, żeby po, no tutaj akurat w partii poszło króle w 7, żeby po wieża C1 nie było właśnie skoczka Edwa z szachem i ta wieża, żeby nie zginęła. Tylko myślę, że dlatego zawsze się warto schować. No i ta wieża tutaj mocno napiera z gońcem tego skoczka. Wieża na C8 i Hetman zagrał na A3. Takie jeszcze tutaj. Manewry cały czas białe tutaj jednak mimo wszystko zaczynają dominować, aczkolwiek po już takim układzie wydawałoby się, że to czarne tutaj troszeczkę zaczynają gnieść przeciwnika, ale przypominam, goniec f 6 najlepiej nie stoi. Jeszcze H6 zostało zagrane, no taki ruch, żeby może szacha nie było, po prostu troszkę ruch wyczekujący, bo tutaj czarne prawdopodobnie yy, pogodziłyby się, yy, znaczy... Chciałyby remis, tak mi się wydaje w tej sytuacji. na to białe tutaj próbują wygrywać. Wieża zagrywa na A1, wieża A8. Widzimy, że no Kacper walczy, męczy. Tu psychologia też na pewno działa w tej partii. Hetman zagrał na A5. Cały czas tego pionka chcemy próbować atakować. Hetman D6. No i moi drodzy, H4. Troszkę odkrywa króla, ale to się oczywiście łatwo mówi. E, o co chodzi? Może H5, żeby te pionki zablokować, może żeby nie było G5, ruch może być wyczekujący, tak sobie przypuszczam. H5 zostało zagrane. Ze strategicznego punktu widzenia jest to na pewno dobre posunięcie, gdyż ustawiamy pionka na białym polu przy czarnopolowych gońcach. Lecz, no tutaj pole G5 się zwolniło, ale to chyba nic i tak nie szkodzi. Król się zawsze fajnie chowa na G6. Białe zagrały już konkretnie, goniec zbił skoczka. Pionek wybił, oczywiście. I posunięcie B5. To jest kwestia dobrego liczenia. Widzimy, związanie działa bardzo fajnie, i Hetman jeszcze tego piona za chwilę może sprzątnąć, ale jest ruch C2. I tutaj Kacper chyba upatruje swoje szanse w tej pozycji. Ten pionek może próbować zrobić karierę. Nadal białe chyba tutaj są lepsze, znaczy chyba na pewno. I teraz pytanie. Jak zagrać? No, party, Hetman zagrał na C3. Moi drodzy, pytanie, czy można zbić pionkiem tutaj na A6? Otóż e, dla osób tutaj bardziej początkujących, e, można sobie oczywiście zatrzymać film, zawsze spróbować e, zgadnąć, znaczy e, pomyśleć tak, nad e, ruchami, ale pionek, jeżeli zbiłby na A6, to by partia się skończyła bardzo szybko. Dlatego, że wie, że A6 po wszystkich wybiciach, oczywiście, to jest bardzo łatwe, dorabiamy Hetmana. E, jasne, że po tym wybiciu na przykład jest jeszcze Hetman C3, ale wystarczy myślę, że wybić na C3. Hetman wybija. C5, bardzo sprytny ruch. Tupionek może dojść do C1. Po Hetman C1 het, hetman zbije na F2. Pozycja jest totalnie wygrana dla czarnych bez problemu. Skoczek jest sparaliżowany. Tutaj grozi bicie. No wszystko tutaj grozi z szachami zresztą. No wiadomo, e, bić tutaj nie wolno. Hetman zagrał na C3 e, i w w tym układzie tutaj Kacper zagrywa hetmanem na B6. Ja sobie zdaję sprawę, że właśnie po wszelkich wymianach tak też nastąpiło, ale na przykład hetman jakby wybił na C2, hetman na B5, można by było dać szacha, król G6 i hetman D6. Ja myślę, że białe tutaj mają mimo wszystko trwałą przewagę, bo chodzi o to, że też hetman ładnie broni pionka i podważa atak tutaj na te pionki i Mogło być niebezpiecznie, mimo tego wolniaka, bo tutaj Biela stoi na straży. To nie jest tak łatwo tego pionka tutaj doprowadzać do pola przemiany. To nie jest takie proste, moi drodzy, i e, takie oczywiste. No cóż, e, w partii e, poszło inaczej. Pionek wybił na A6, i to daje pewnego rodzaju szansę tutaj e, naszemu arcymistrzowi na pewnego rodzaju komplikacje. Jak e, moi drodzy, byśmy tutaj zagrali na miejscu naszego arcymistrza? Jak tu zagrać, żeby spróbować coś namieszać? E, oczywiście, e, po tym wybiciu, wszystkie wymiany następują. Hetman bije i myślę, to jest sprawa techniczna. Pionek więcej u białych. Tutaj czarne zagrały hetmana B1. No właśnie, nie można oczywiście tutaj doprowadzić bezpośrednio hetmana, ale już się pojawiają pewnego rodzaju sztuczki pod tytułem wieża A6 na przykład. Skoczek zagrał tutaj na D2. Oczywiście teraz po wieża A6, no to tutaj po prostu jest bicie hetmana. Więc hetman zagrywa na D1 i zobaczcie, cały czas wybicia nie można zrobić, bo jest dorobienie hetmana wieża więcej. Skoczek zagrywa na B3. Skoczek sprytnie broni też pola 1 zauważmy. No ale w tej sytuacji już to nasz arcymistrz przechwytuje inicjatywę. Jak można dalej by było zagrać? Otóż y, goniec zbił po prostu piona. Myślę, że ruch nie jest trudny. Yy, I teraz tak. Białe tutaj popełniają decydujący błąd, moi drodzy. Hetman wybił na e5. Aż dziwne, że y, taki ruch został zagrany, y, no ale to szachy to gra błędów. Jak można by było zagrać inaczej? Chociaż tak powiem w ten sposób, białe tutaj wiedziały, że mają lepiej i ciężko się pogodzić na przykład z remisem, ale żeby uzyskać pozycję w miarę remisową, to można by było zagrać na przykład g3. Goniec musiałby wrócić, bronić raczej i Hetman C6 no, z bezpośrednim atakiem. Trochę liczenia oczywiście jest, ale tu jest bardzo sprytna odpowiedź pod tytułem e, Hetman F3. Czasami też grozi taki ruch wieża H8, i naprawdę tutaj bardzo ciężko się doliczyć białymi, czy jest szansa e, się obronić w tej sytuacji. Ale przeanalizujmy sobie posunięcie Hetman F3, i po takim wybiciu jest Hetman F2, Król H1 i H4. Groźby matowe, pułapki tutaj siatki matowe istnieją, więc należałoby wybić. A po gońcu na H4 można by było po prostu dać szacha, król F6 powiedzmy i wieża G1. I chodzi o to, że jak zagramy sobie tutaj gońcem, żeby dać mata, nie możemy wieża G1, bo mamy tutaj mata w dwóch posunięciach, więc należałoby to wybić. Ta pozycja jest remisowa, tutaj jest wieczny po prostu szach po prostu wieczny szach, tak. Czasami jeszcze pionek tutaj na C1 może zagrać. No moi drodzy Hetman zbił na E5 i dzięki temu tutaj Kacper przyjmuje ogromną inicjatywę i w zasadzie dostaje fajną pozycję ze względu na goniec na F2. No ten goniec zobaczcie z takiego pas takiej pasywnej pozycji przeszedł wziął dwa piony i stał się bardzo groźną figurą nie dość, że atakuje to jeszcze tam asakuruje Wygląda dobrze Hetman zagrał na 4 i widzimy, że tracimy go no ale król idzie na G8, Hetman wybił. Jak dalej zagrać, żeby te pozycje ym, doprowadzać do powiedzmy yy, na korzyść yy, do czarnych? Otóż yy, zagranie chyba dosyć łatwe. Hetman bije na jeden skoczek i yy, dorabiamy Hetmana. Jakość więcej po stronie czarnych, moi drodzy, to jest kwestia techniki. Jak poszło? Skoczek B3, z szachem oczywiście Hetman się wycofał. Hetman G3. Nie za bardzo widać co grać, bo jak Hetman król gdziekolwiek ucieknie, albo zagra G3, pionek, no to zbijamy po prostu chyba piona i technicznie rzecz biorąc, to jest kwestia tylko ruchów. No po tym posunięciu tutaj białe pewnie myślą o remisie, ale to jest niezwykle trudne. Król zagrał na H4, G6 zwyczajnie bronimy piona, G4, próba redukcji tych, tego materiału zawsze pomaga białym w tym, żeby spróbować zremisować. Król zagrywa na F7, skoczek na D2 i wieża A2. Ta wieża, wieża musi być aktywna przede wszystkim i męczyć tam króla. Obiektywnie rzecz biorąc nie jest to jeszcze takie łatwe, żeby wygrać taką pozycję czarnymi, ale po takich, powiedzmy ostrych tutaj zagraniach w debiucie, w grze środkowej, to myślę, że czarne odetchnęły z ulgą i to jest kwestia po prostu, no już się powtarzam techniki, król F6 jakieś E5 grozi, kwestia jak tutaj to zagrać poszło, E5 król E7, skoczek H4 z atakiem na piona, no to król F7 jeszcze wszystko pod kontrolą skoczek na F3 Wieża A1 zawsze, żeby ta wieża była trochę bardziej rozciągnięta, d4 zostało zagrane yy, i wieża f1. No nie po to, żeby zbić, ale już można czymś grozić. Ruch muszą wykonać po prostu białe. Ten król prawdopodobnie jakby się tutaj już dostał, to już by było praktycznie pozamiatane. E, król zagrał na G3, moi drodzy. Król idzie właśnie na E7, skoczek H4. E, tutaj wieża dała szacha. E, jasne, że jak król pójdzie w tę stronę, to zawsze wieżą sobie gramy i zdążymy królem przejść po najsłabszego piona. E, król zagrywa na F3, król D7, skoczek G2. I moi drodzy, jak zagrać jak Kacper Piorun? Żeby te partie wygrać, trzeba po prostu policzyć pionkówkę. Zostało wybite na G2, król G2, król C6. Powierzy G2. Białe się poddały. Już mówię dlaczego, bo właśnie po wybiciu król idzie po prostu na C6 i ta pionkówka jest przegrana. Jeżeli król zagra na e3, to będziemy szli tym pionem. Król się tym pionkiem za chwilę musi zająć, a my powybijamy i zdążymy wygrać typową pozycję pionek z królem na króla. A po król g4 po prostu jest zwyczajna wygrana. Pionek tam już za chwilę dojdzie do pola przemiany. Moi drodzy, no taka nieco ryzykowna partia Kacpa-Pioruna, ale punkt to punkt. Gratulujemy serdecznie, życzymy powodzenia. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.